Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach świętuje w tym roku 10 lat istnienia. Przy okazji podsumowało rok 2022. Operatorzy systemu 112 odebrali tu około 2 milionów połączeń, z których 42% to zgłoszenia bezzasadne. To są najczęściej połączenia na przykład od dzieci, które bawią się telefonami, które otrzymały od rodziców. Rodzice, myśląc, że wyciągną kartę SIM z takiego telefonu, dziecko nigdzie się nie połączy. Owszem, połączy się właśnie z naszym numerem alarmowym 112 i tym samym blokuje linię alarmową. To są również zgłoszenia od osób zaburzonych psychicznie. Czasem jednak telefony od dzieci mogą uratować komuś życie. Tak było w przypadku 6-latka z Gliwic, który zadzwonił na numer alarmowy, kiedy jego matka straciła przytomność. No, a mama nie może rozmawiać? Nie. A dlaczego nie? Nic nie mówi. Nic nie mówi? Padła tak. No ale otwiera oczy, mama widzi ciebie? Powiedz mi. Nie, zamknięte na oczka. Na miejsce pojechała karetka, a dziecko wpuściło ratowników do mieszkania. To pokazuje, jak ważna jest edukacja również najmłodszych. Dlatego co roku przy okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, który przypada 11 lutego, operatorzy przypominają o zasadach, o jakich należy pamiętać, dzwoniąc pod ten numer. Dla nas najbardziej istotny jest adres, także najpierw, gdy osoba nas dzwoni, powinna powiedzieć nam adres. Potem pokrótce opisać zdarzenie, w jakiej sprawie dzwoni. No i na koniec pytamy o jego dane i decydujemy o tym, co dalej się z tym zdarzeniem stanie. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach funkcjonuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozpoczęło obsługę numeru 112 w październiku 2013 roku i jest największym w Polsce, obejmującym swoim działaniem ponad 4 miliony ludzi. Pracuje w nim ponad 100 operatorów.